Portal edukacyjny przedstawia. Ciąża nastolatek. Ciąże wśród nastolatków to dzisiaj istotny problem społeczny. Młodzi zaczynają inicjację seksualną już w wieku gimnazjalnym, często nie mając żadnej wiedzy na temat stosunku seksualnego i środków antykoncepcyjnych. Świadomość zostania rodzicem w tak młodym wieku często jest zbyt dużym obciążeniem psychicznym dla nastolatków. Nastoletnia matka boi się rodziców, wstydzi się dziecka w swoim bliskim otoczeniu, a jej partner ucieka od obowiązku zostania ojcem. Młodzież zazwyczaj czerpie wiedzę na temat seksu z internetu albo od rówieśników. Takim źródłem na pewno mogliby być rodzice, ale często można odnieść wrażenie, że im również przydałoby się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Warto uświadomić sobie, że nie można wskazać jednego konkretnego momentu, w którym młodzi ludzie rozpoczynają współżycie. Rodzicom często wydaje się, że z dzieckiem pasowałoby porozmawiać w okolicach studniówki lub pierwszej dorosłej wycieczki. Tymczasem niektóre nastolatki mają wtedy już całkiem spore doświadczenie. W wieku od 9 do 14 lat dziecko wchodzi w wiek pokwitania. W jego wyglądzie zachodzą zmiany, które mogą go niepokoić. I rodzice nie powinni czekać z rozmową, aż będzie po wszystkim. To trudny moment, bo nastolatkowi towarzyszy silne uczucie skrępowania i wstydu. Należy też liczyć się z tym, że dziecko ma już pewną wiedzę, choćby z lekcji biologii. Zdaniem lekarzy ginekologów ciąża u nastolatki jest ciążą wysokiego ryzyka. Młody organizm nie jest gotowy na ciążę przede wszystkim z powodu niezakończonego jeszcze procesu rozwoju biologicznego. Ciąża u nastolatki wiąże się z ryzykiem wielu powikłań zdrowotnych. Najczęstsze z nich to zatrucie ciążowe, anemia, zakażenia dróg moczowych, nadciśnienie, złe umiejscowienie łożyska. Dlatego jak najszybciej udaj się do lekarza, najlepiej zaufanego lub polecanego przez znajomych. Ginekolog zadba o Twoje zdrowie, da Ci też potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że podczas ciąży całkowicie zabronione jest sięganie po alkohol, papierosy i narkotyki. Gdy pojawiają się pierwsze zauroczenia, randki, warto porozmawiać z dzieckiem o uczuciach. Dobrze uświadomić, jak ważny jest ten pierwszy raz i że kiedy partner namawia na seks, można odmówić. Dziecko powinno wiedzieć, że nie ma przymusu rozpoczęcia życia seksualnego w określonym wieku. Trzeba rozmawiać o antykoncepcji i konsekwencjach, jakie wiążą się z seksem, ale bez straszenia i negatywnych przykładów. Metody aktywnie stosowane w czasie prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie pobudzają zainteresowanie uczniów i angażują ich w czasie lekcji. Stwarzają możliwość przedstawiania i wyrażania przez uczniów własnych poglądów, uczą poszukiwania rozwiązań stawianych w czasie lekcji problemów, sprzyjają także współpracy grupowej. Praca w grupie daje szansę na stworzenie dobrej atmosfery, gdyż kształtuje umiejętność komunikowania się, motywuje uczniów do większego wysiłku. Młodzi analizują przykładowe sytuacje w oparciu o sytuacje z filmu, historii z życia wziętej. Zadaniem uczniów jest rozwiązanie problemu, podjęcie decyzji lub ocena sytuacji. Pomaga to w uświadomieniu sobie, że są sytuacje, w których warto zmienić swoje zachowanie. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach 5 i 6 szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Udział ucznia w lekcjach nie jest obowiązkowy, ale jak najbardziej warto zachęcić dziecko do uczestnictwa. Chociaż media trąbią na temat stosowania antykoncepcji i wciąż przestrzegają przed niechcianą ciążą, to tak zwane wpadki zdarzają się nagminnie. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, zbyt dużo alkoholu bądź naiwne myślenie: będziemy uważać, by zostać rodzicem. Jeśli nie planujesz zostać rodzicem w najbliższym czasie, należy się zabezpieczać.
Rodziny niepełnoletnich dziewcząt w ciąży, które godzą się z tym faktem, często obciążane są ekonomicznie, ponieważ utrzymują niepełnoletnie matki wraz z dziećmi. Ciąża wśród nastoletnich matek często przekreśla jej edukacyjne plany na przyszłość, w konsekwencji czego mogą one pozostać bez wykształcenia i pracy. Zdesperowane młode kobiety wybierają aborcję, aby uniknąć niespodziewanego dziecka. Może to skutkować poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. Czasem niepełnoletnie ciężarne uciekają z domu, żeby ukryć fakt ciąży, ze strachu przed rodzicami czy bliskim otoczeniem, domów samotnej matki, gdzie nie mają bliskiego kontaktu z rodziną i są pozostawione same sobie. Jeśli spodziewasz się dziecka, na początku możesz mieć do siebie pretensje, możesz czuć strach, złość i frustrację. Zadajesz sobie pytanie, co dalej, co ze szkołą, jak zareagują rodzice, znajomi, czy ojciec dziecka okaże się wystarczająco odpowiedzialny i będzie opiekować się rodziną. Pamiętaj, że ciąża to nie koniec świata. Dobrze jest powiedzieć rodzicom o ciąży jak najszybciej. Oczywiście ich reakcje mogą być różne, od złości, krzyku, płaczu, wzdychania po całkowite milczenie. Jak zacząć? Dobrze jest znaleźć odpowiednie słowa. Mamo, tato, chciałabym z wami porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Jestem w ciąży. Niech ta informacja do nich dotrze, a ty czekaj. Taka informacja z pewnością ich zaskoczy. Podczas dalszej rozmowy zachowaj spokój, bez względu na reakcję rodziców. Odpowiadaj na ich pytania i wysłuchaj uważnie. Nie przerywaj. Następnie porozmawiaj z ojcem dziecka. Razem łatwiej wam będzie oswoić się z nową sytuacją. Aby zmniejszyć liczbę narodzin dzieci rodzonych przez dzieci, musimy podjąć zdecydowane działania. Potrzebna jest współpraca wszystkich. Potrzebna jest mądra polityka oświatowa, rozsądek rodziców, odwaga nauczycieli, wyważone media, wsparcie ze strony Kościoła. Młodym musimy dostarczać rzetelnej wiedzy na temat seksu i środków antykoncepcyjnych, a także propagować wczesne wizyty u ginekologa. Jeśli potrzebujesz porady psychologa, ginekologa lub prawnika i masz pytania z zakresu antykoncepcji, ciąży, profilaktyki czy leczenia chorób narządów kobiecych, zadzwoń 22 635 93 92. Telefon zaufania dla kobiet. Zachęcamy do odwiedzenia również strony Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny www.federa.org.pl oraz grupa edukatorów seksualnych www.ponton.org.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.